Halo, halo, witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Życzę Wam do siego roku wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. I myślę, że to jest idealna okazja na odcinek Q&A, czyli można będzie sobie puścić, posłuchać. Tutaj będę jakieś tam rzeczy pewnie robił na tym moim koncie. Natomiast myślę, że może to taki dobry odcinek na kaca. Ewentualnie sobie posłuchać coś w tle, będę się starał mówić po cichu, żeby nie denerwować. Więc zrobimy sobie dzisiaj ten odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zadaliście mi naprawdę bardzo dużo pytań. Wiem, że czasem tak bywa, że jeszcze te pytania dochodzą, mimo że odcinek już powstał, tak czasem bywa z gwiazdami rocka. Ale nie martwcie się, jeżeli zadaliście te pytanie później, a ten odcinek już powstał, to możliwe, że jeśli w przyszłości powstanie taki odcinek, to sobie te pytanie właśnie zadamy, tak? Albo po prostu napiszecie je wtedy jeszcze raz, także, że tak powiem, nic straconego. Okej, no to myślę, że możemy zaczynać. Powiem wam, że trochę się tego boję, bo jak wiecie, jestem strasznie gaduła, więc pytań jest dużo. Postaram się odpowiadać zwięźle, krótko i na temat, żeby ten odcinek nie trwał w nieskończoność. Także zapraszam do oglądania. Okej, parę osób tutaj pytało mnie o, że tak powiem, moje personalne dane, na przykład chyba Kryspin, Maciej i Irena, z tego co sobie wypisałem. Nie chcę się generalnie tymi informacjami zbyt dużo dzielić. Chciałbym tutaj jednak, żeby ten mój kanał pozostał w miarę anonimowy, na tyle, na ile jest to możliwe. Co wam mogę powiedzieć w sumie o sobie? Wiek bez problemu, tak, mam 35 lat i wydaje mi się, że tutaj trochę może jest to z tym związane, tak, że już jestem trochę osobą, że tak powiem, starszą i wiecie, różnie się to patrzy na osoby, które tworzą content w internecie w moim wieku. Niekiedy tak, wiecie, jest takie patrzenie z powątpiewaniem i tak dalej. Także, tak jak mówię, różnie to bywa i trochę się boję, że właśnie gdyby tutaj podał wszystkie swoje informacje i tak dalej, rozpowszechniał tą informację, to może by się to odbiło negatywnie na moim kanale, a tego bym nie chciał. Myślę, że prędzej czy później gdzieś tam ktoś z mojego otoczenia mnie rozpozna, ale póki co wolałbym, żeby tak nie było. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i myślę, że tak, bo naprawdę cała masa osób, które w internecie tworzą, robi podobnie, więc myślę, że to też nie jest tak, że jestem jakimś takim, nie wiem, ewenementem, tak? Nie chcę tutaj kłamać, podawać jakichś fałszywych informacji, więc zostawię to w ten sposób. Mogę powiedzieć, że mam normalną pracę, że tak powiem, tak? Nie tworzę tylko i wyłącznie na YouTubie. YouTube to jest moje hobby, natomiast mam pracę i powiedzmy, że pełnię jakieś tam funkcje publiczne, co jest związane z tym, że właśnie nie chcę podawać tych swoich danych tutaj. Okej, okay. Od razu powiem, Fabian, przykro mi, ale na pingwinach się nie znam, więc to przyciąganie ciężkie jest dla mnie do obliczenia, nie zabierałem się za to. Okej, okay. A teraz już pytania od Ireny, którą pozdrawiam, bo prosiła o to. Irena zadała mi fajne pytanie, czy gdybym nie grał łucznikami, to czy bym grał kawalerią czy piechotą? 100% to było szybkie dla mnie, na pewno grałbym kawalerią. Z kawalerią zaczynałem. Kawaleria jest naprawdę świetna, lubię jej szybkość, ja lubię w ogóle takie, że tak powiem, mobilne jednostki, więc myślę, że na 100% grałbym kawalerią, a że kawaleria ma teraz naprawdę bardzo fajne, że tak powiem, jednostki do walki w polu, może nie jednostki, dowódców, to myślę, że cały czas bym się czuł całkiem nieźle grając właśnie kawalerią, także myślę, że tutaj byłoby ok. I jeszcze jest pytanie tutaj, czy nie żałuję, że tyle czasu gram w rok? Myślę, że nie, absolutnie nie, nie mam czegoś takiego. Wydaje mi się, że w ogóle ja teraz jakby korzystam z tego, że już tyle czasu gram w rok. Wy często mnie pytacie, jak to się stało, że tam mam takie konto, bo ono wiadomo, z czasem jest już coraz lepsze. I wydaje mi się, że to jest mój plus, że ja tak naprawdę nie muszę dużo rzeczy robić,
A cały czas te konto swoje mam silne, tak? No bo po prostu logując się codziennie, mając już podstawę tak jakby silnego konta, mogę sobie pozwolić na to, żeby już, że tak powiem, nie poświęcać grze tyle czasu, a te konto cały czas mieć bardzo dobre, tak? Ja cały czas jakby korzystam, jadę na tej fali, że gracze, którzy, że tak powiem, zaczynali ze mną, już w większości nie grają, tak? A przez to, że ja gram długo, to mi jest z wieloma rzeczami łatwiej. I na pewno nie żałuję, bo uważam, że naprawdę gra jest bardzo fajna. Ja ją bardzo lubię i uważam, że bardzo pasuje też gdzieś tam do mojego stylu życia. Także nie, na pewno nie żałuję. Okej, okay. Dominik mnie pytał, czy miałem kiedyś przerwę i czy myślałem kiedyś o migracji. Przerwy z grą ja tak naprawdę miewam cały czas. Tak, to nie jest tak, że ja gram, nie wiem, jestem w tej grze codziennie przez godzinami. Bywają takie dni, że nie ma mnie praktycznie w ogóle, poza, wiecie, zalogowaniem się gdzieś tam na 5-10 minut. Niekiedy bywają takie okresy, na przykład, nie wiem, gdzieś tam jak wyjeżdżam na wakacje, to też za dużo w tej grze nie siedzę, bo po prostu nie mam na to czasu. No, także wiadomo, trzeba mieć jakieś priorytety w życiu, tak? Także wydaje mi się, że to są takie sprawy w miarę oczywiste, tak? Jednak rok to jest moja tam gdzieś tam rozrywka, tak? Ale oprócz tego mam rodzinę, mam pracę, mam różne inne obowiązki, więc gdzieś tam wplatam te Rise of Kingdoms pomiędzy, tak? Ale nie jest to gdzieś tam jakiś mój priorytet i bywam przerwy. I te przerwy myślę, że są też spoko, tak? Myślę, że dlatego też ja tak długo gram, że ja się tak jakby nie wczuwam, tak? Nie mam takiej presji, że o kurczę, muszę tutaj siedzieć całymi dniami i grindować i tak dalej i robić pewne rzeczy, bo tak jak wam mówię, ja wierzę w to, że po prostu bardzo dużo jest kwestia jakiejś takiej wytrwałości, tak? Że im dłużej gramy, tym po prostu jest nam łatwiej, tak? Więc niekiedy można sobie zrobić tydzień przerwy, a później grać normalnie i lepiej jest tak niż grać przez, nie wiem, miesiąc super intensywnie, a później po miesiącu stwierdzić, że już nie chcemy grać, bo ta gra gdzieś tam nas wykańcza. Tak więc na pewno, jeżeli czujecie, że Rise of Kingdoms gdzieś tam was psychicznie czy w ogóle wykańcza, to znaczy, że trzeba sobie może właśnie zrobić przerwę albo grać trochę mniej intensywnie i uwierzcie mi, nie ma tutaj żadnego wyścigu szczurów i nie ma sensu. Tak, także nie polecam. Okej, okay, teraz pytanie od Cichego Mistrza. Czemu nie odbieram punktów VIP? Odbieram codziennie punkty VIP, oczywiście, tylko po prostu w nie inwestuję, dlatego tak powoli mi idą. Nie inwestuję klejnotu. Pytałeś jeszcze, ile czasu zajęło mi wbicie w VIP 15? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że się skupiałem na tym, żeby wbić VIP 14, tak, bo tutaj mamy fajne plusy, tak? Natomiast 15, wydaje mi się, że tutaj to była kwestia gdzieś tam przypadkowości, że tak powiem, że to się dzieje tak samo z 16, tak? Czy już nawet nie pamiętam, jak te VIP-y, ale żadnego VIP-a niestety nie powiem, ile mi zajęło czasu, bo po prostu nie pamiętam. Okej, pytałeś mnie też o znienawidzony serwer. Takim moim, jeżeli nie mam jakichś takich serwerów, których ojej, nienawidzę ich strasznie, nawet te ostatnie, gdzie tam nas zdradzili i tak dalej, to ja tam nie mam czegoś takiego, że o, już kosa na całe życie. Nawet nie pamiętam, jakie to były numery. Natomiast takiego królestwa, z którego się tutaj dużo śmialiśmy i nawet nie tyle znienawidzone, co gdzieś tam obśmiewane przez 7.1, to jest królestwo 939, 1939, żeby była jasna sprawa. To jest królestwo, gdzie migrowały osoby i nasz poprzedni król 7.1 do tego królestwa i tam tworzyli super, hiper, ekstra królestwo, które się okazało totalną wtopą. No i my się tak trochę podśmiewaliśmy z nimi, ale podejrzewam, że to królestwo też już dzisiaj jest zupełnie inne. Już tam kto inny zarządza i już może to jest nawet dobre królestwo, ale oni byli przez długi czas naprawdę fatalni, nawet byli w Imperium i nawet byli kiedyś w KvK z Cheezgulem i Cheezgul ich tam strasznie po prostu pojechał po nich. No bo po prostu byli beznadziejni. Wydaje mi się, że to był Cheezgul, nie pamiętam. Może to był Dragotian. Wydaje mi się, że Cheezgul mimo wszystko. No, ale
ale to by było takie. I znienawidzony dowódca przez długi czas, Attila i Takeda. To połączenie, kiedy weszło do gry, moim zdaniem na długi, długi czas, w czasie, tam była jeszcze wtedy chyba pandemia, zniszczył tą grę. W sensie, że to był taki marsz zupełnie bezsensowny. Zwykle, tak jak na przykład mamy teraz, jest jakiś tam balans w tej grze. Nie wiem, jak jeszcze z tym Sargonem i Tarikiem, zobaczymy. Natomiast kiedy wszedł do gry Attila i Takeda, czekajcie, nawet nie umiem ich znaleźć. Gdzieś tutaj mam na dole. Kiedy weszli do gry Attila i Takeda, to była tragedia, bo oni byli absolutnie, niszczyli wszystko w polu, w rali, niszczyli miasta i nawet byli używani w garnizonie. Także to był taki bezsensowny dowódca, w sensie takim, że był używany do wszystkiego i jeżeli się go miało, no to można było, może nie zniszczyć każdego, ale to był naprawdę tak ogromny plus, że gra stawała się bez sensu, więc kto w niego wtedy zainwestował, to naprawdę sobie wtedy nabił punktów i tak dalej, całe mnóstwo. A ja byłem strasznie zdenerwowany na tą grę i wtedy też chciałem w ogóle odejść, bo stwierdziłem, no skoro takie rzeczy się dzieją, to jest zupełny nonsens po prostu dla innych graczy też, tak? No bo gracze kawalerii oczywiście się cieszyli, natomiast gracze łuczników i piechoty, dla nas to było takie, no po co inwestować, po co pewne rzeczy robić, jak wychodzi dowódca, który praktycznie złamał całą grę na długi czas. Także chyba pod tym względem, ale nie tak, że jakiś mam afront do tego połączenia, tylko po prostu na tamten etap to był bardzo zły pomysł, żeby taki marsz wrzucić. I on jeszcze, wiecie, on jest teraz już, oni mają te statystyki mniejsze, bo podejrzewam, że gdyby mieli te stare statystyki z czasów, kiedy wyszli, to do dzisiaj jeszcze królowaliby na wielu polach właśnie Attila i Takeda. Okej, dobrze. Następne pytania są od Michała. Jakich dowódców bym usunął z Rise of Kingdoms? Pierwszy dowódca, którego bym usunął z Rise of Kingdoms, to jest Lubu. I dlaczego? Po pierwsze, uważam, że Lubu jest praktycznie bezużyteczną postacią, a po drugie, nie podoba mi się w ogóle, jak on wygląda, w ogóle cały ten pomysł tego Dynasty Warriors, bez sensu moim zdaniem, nie kontynuowali tego nigdy, chyba na szczęście, ja tam przynajmniej nie mam z tym problemu. Tak wyglądają trochę jak postacie z mangi, nie pasują zupełnie do tego, że tak powiem, wizerunku Rise of Kingdoms moim zdaniem. I to jest dowódca bezużyteczny, nie dość, że jeszcze trzeba zapłacić za niego pieniądze. Jak widzicie, ja nawet go nie odblokowałem. I podobnie myślę o Hannibalu. Też trzeba za niego wydać mnóstwo kasy, a jest praktycznie bezużytecznym dowódcą. No chyba, że na początku ktoś tam chce mieć dużo legendarnych, no to rzeczywiście za kasę będzie miał legendarnego i na tym KVK 1, 2 i 3 to rzeczywiście jeszcze będzie dowódca taki do używania. I generalnie, jeśli miałbym kogoś usuwać z gry, to tych dowódców bezużytecznych, żeby ludzie nie tracili złotych rzeźb na dowódców bezsensownych. Czyli na przykład na Sulejmana, czyli kto tam będzie dalej, nie chcę nikogo za dużo urazić. No na pewno Charlemagne. Tak, to jest dowódca taki zupełnie bez sensu. Nie ma ich zbyt wielu, tak? Bo niektórzy jednak mają jakiś tam sposób użyteczności, ale to są dowódcy, których bym po prostu z gry usunął, po to, żeby ludzie nie robili niepotrzebnych błędów. To w ogóle, że głowy złote Charlemagne są jeszcze cały czas nagrodą w KVK1, to uważam, że to jest jakieś totalne nieporozumienie. No ale cały czas tak jest. Okej, ile mam kont? Konto mam jedno, nigdy nie zdecydowałem się na zmianę. Tak naprawdę to, że ja mam tutaj dużo innych kont, to nie są to prawdziwe konta. Ja mam jedno konto, poza tym mam farmy, które są na 7.1, a poza tym mam takie, tutaj mam to konto skoczka, którego używam tylko i wyłącznie do robienia filmów. Nie mam po prostu czasu na to, absolutnie nie ma opcji dla mnie, żebym ja miał konta na kilku królestwach. I tak rzeczywiście grał na tych kilku królestwach. Musiałbym, tak jak mówię, się zwolnić z pracy i jeszcze z paru innych rzeczy, żeby mieć czas na takie rzeczy. Także ja cały czas grałem na jednym koncie i nigdy nie miałem więcej kont. Nie usuwałem też kont, nie tworzyłem dodatkowych, tylko po prostu mimo różnych błędów trwałem na tym jednym moim. I to jest coś, co generalnie polecam, bo myślę, że to jest takie w miarę okej. Okay.
Moja pierwsza cywilizacja, jaka była, Brytania, bo mi się podobała, jak wyglądała. Nie znałem się wtedy na grze, więc wybrałem taką, która była przyjazna dla oka. Czy gram w inne gry? Nie. Moją jedyną grą, w którą gram, jest Rise of Kingdoms, z tego względu, że nie mam czasu na inne gry. Oczywiście, że tak powiem, w czasach gdzieś tam nastoletnich, szkolnych, jeszcze studenckich, grałem w gry, tak. Zawsze lubiłem gry takie typu właśnie fantasy, też gry strategiczne. Bardzo lubiłem na przykład Baldur's Gate. Grałem oczywiście w Counter-Strike'a. Sporo w StarCrafta. Także oczywiście kiedyś grałem w tych gier sporo, natomiast dzisiaj już nie mam na to czasu, także Rise of Kingdoms jest tą grą, którą sobie wybrałem i to jest ta jedyna, w którą gram i dzisiaj w świecie gier się totalnie nie orientuję, co jest na topie. Oczywiście kojarzę tytuły gier, natomiast wiem mniej więcej, o czym one są, ale totalnie nie gram w nic innego. Tutaj zostałem jeszcze poproszony o podanie dowódców takich, którzy by byli najlepsi w swojej klasie, tak? To ciekawe. Oczywiście, jeśli chodzi o tych zielonych Advanced, tutaj bym wybrał Dragon Lancera, bo on jest jeszcze cały czas przydatny jako szybki dowódca, bo on ma tą talenty mobilności i to się naprawdę liczy. Jeśli chodzi o elitarnych, no to znowu wybrałbym Lancelota z tego samego powodu, bo ma mobility, jest szybki. A jeśli nie jego, to Constance, bo ona jest naprawdę fantastyczna do zbierania surowców. Super dowódca pod tym względem. Jeśli chodzi o epickiego, no to po moim filmie już wiecie, że to będzie Bybars. Naprawdę tutaj te AoE, które się nie zmniejsza i ta jego szybkość, moim zdaniem jest naprawdę super, więc tutaj Bybars, a jeśli chodzi o legendarnych, tych, którzy mamy teraz, to wybrałbym Scipio Prime, ze względu na mocne uderzenie, no i ten debuff 30% na 3 sekundy z życia, to jest naprawdę fantastyczna sprawa, jeśli chodzi o walkę w polu. Na ten moment jego bym wybrał jako takiego najlepszego dowódcę legendarnego w grze, chociaż to oczywiście zależy od sytuacji, tak? Także to nie jest tak, że w każdej sytuacji zawsze Scipio będzie najlepszym dowódcą. I chodzi mi tutaj o walkę w polu, tak? No bo tutaj rally, garnizon, jakbyśmy wszystko wzięli pod uwagę, to może byłoby to troszeczkę inaczej. Dobrze. Maciek się mnie pytał, ile mam dni gry. No to zobaczmy. 1554 na ten moment. Tak, no i zobaczymy, ile jeszcze będzie dalej. Pytałeś się mnie też, ile wydałem pieniędzy na Rise of Kingdoms. Nie mam zielonego pojęcia, nigdy tego nie liczyłem, natomiast jak oglądacie mój kanał, to już wiecie, że tych pieniędzy nie wydaję zbyt dużo i często nie wydaję w ogóle, tak? Czyli na przykład teraz było mnóstwo tych wydarzeń świątecznych, mnóstwo jakichś paczek do kupowania, ja nie kupiłem ani jednej. No i co? Nie, żaden problem dla mnie, tak? Także ta strona tutaj z tymi paczkami, która się pojawia, to ja w nią w ogóle nie wchodzę. Jedyne co mam, to te gem supply, więc tutaj sobie można policzyć, bo ja rzeczywiście regularnie kupuję ten gem supply, bo to jest naprawdę bardzo duży plus. Także to jest jedna taka sprawa. Kupuję też te rozszerzone lucerne, bo to też jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Nigdy nie kupuję tych daily, także tutaj nie pamiętam, żebym kiedykolwiek to kupował. Pewnie mi się kiedyś zdarzyło, ale to te najmniejsze paczki już nie wiem dokładnie po co. No i inwestuję w technologię KVK. Tam na pewno, jeśli wydaję w coś, to w tą technologię. Natomiast, no wiecie, to ciężko mi powiedzieć, bo ciężko mi policzyć teraz, ile już miałem tych KVK z tą technologią KVK. Także pewnie gdzieś tam byłaby opcja, gdzieś tam pewnie też jest opcja, żeby sprawdzić, natomiast jakoś tak nie mam czegoś takiego, że chcę sprawdzić, może nie chcę się przerazić, ile to już poszło, ale to też jest, wiecie, przez 5 lat gry, to wiadomo, że grosz do grosza, jak się doda, to tych pieniędzy wydanych będzie więcej, ale nigdy absolutnie nie robiłem czegoś takiego, żebym wydawał na tą grę pieniądze, które mniej nie zbywają, tak? Także to jest bardziej na takiej
zasadzie po angielsku to się tak fajnie nazywa disposable income, tak? Czyli to są takie, że tak powiem, nasze pieniądze, które mamy, które zarabiamy, które możemy lekką ręką gdzieś tam wydać, tak? I czy je wydamy gdzieś tam, nie wiem, jedni wydadzą je na dyskotece, drugi na jakieś inne hobby związane, nie wiem, z motoryzacją czy z czymkolwiek, a ja tutaj czasem sobie coś kupię w tej grze Rise of Kingdoms, bo zdecydowanie jest to takie jedno z głównych moich hobby. Okej. Okay. Jak znalazłem grę? Kolejne pytanie. Grę to i tutaj było pytanie właśnie od Maćka i chyba jeszcze Wojty pytał o to, jak zacząłem grać. Więc zacząłem grać. Dosyć to jest prosta historia. Nigdy nie szukałem, ani to nie jest tak, że zobaczyłem reklamę Rise of Kingdoms i zacząłem grać. Było to po prostu, wydaje mi się, że mniej więcej w tym okresie kupiłem sobie nowy telefon. No i jako, że miałem nowy telefon, to zobaczyłem, że mam nowe możliwości, że mogę sobie zagrać w jakieś całkiem niezłe gry, które są. Ja wtedy nie grałem bardzo długo w żadne gry i stwierdziłem, że coś sobie zacznę grać. No i jako, że zawsze lubiłem właśnie, że tak powiem, te klimaty, które są w Rise of Kingdoms i strategii i tak dalej, to zainstalowałem sobie tą grę. Wtedy myślałem, że ona zupełnie na czym innym polega. Nie wiedziałem, że tu jest jakaś strategia walki w polu i tak dalej. Myślałem, że to jest tylko takie atakowanie zamków siebie nawzajem. I tak naprawdę tak na początku też grałem, co wiecie z historii pewnego gracza, że moja gra polegała po prostu na zerowaniu zamków innych i pilnowaniu, żeby to mnie nie wyzerowali. I tak mniej więcej zacząłem grać. Myślę, że to też był sposób jakiś tam zabicia czasu, tak? Bo tutaj, wiecie, przy też małym dziecku to ciężko na przykład realizować jakieś swoje inne hobby, więc jako, że siedziałem dużo w domu i nie bardzo miałem siły gdzieś wychodzić, robić jakieś inne rzeczy, że tak powiem, na sportowo i tak dalej, to gdzieś tam potrzebowałem chyba jakiejś takiej gierki, żeby się odprężyć właśnie na chwilę w domu i to mi się podobało bardzo w Rise of Kingdoms, że właśnie można sobie tą grę włączyć na 5 minut, wyłączyć w każdej chwili. Nie trzeba na niej siedzieć, nie ma tutaj jakiejś takiej ograniczonej rozgrywki w większości przypadków, tylko można wejść i wyjść parę razy dziennie i trochę się zrelaksować. Dlatego wydaje mi się, że na początku już ta gra pod tym względem mi bardzo przypadła do gustu. Okej. Maciek jeszcze mnie zapytał, czy gra mi się lepiej, czy gorzej. Wydaje mi się, czy ogólnie jeśli chodzi o zmiany w grze, wydaje mi się, że gra się lepiej pod wieloma względami. Kiedyś robiłem taki odcinek właśnie o starym roku, o tym jak kiedyś ta gra wyglądała. Więc kiedyś, jeśli chodzi o poruszanie się armiami i tak dalej, to było naprawdę bardzo ciężkie. Kiedyś nie było tej wersji na komputer, która dzisiaj mi naprawdę sporo ułatwia. Dużo, dużo lepiej się gra na tej wersji. Kiedyś nie było opcji, żeby się poruszać swoimi armiami dowolnie, tylko trzeba było się cały czas poruszać między farmami. I wydaje mi się, że naprawdę mnóstwo nie było tych kolejek, które można sobie było wybierać, tylko za każdym razem, kiedy chciało się walczyć, trzeba było wybierać tych wszystkich dowódców, także to było mnóstwo było takich uciążliwych rzeczy i wydaje mi się, że powoli, pewnie nie tak szybko, jakbyśmy my wszyscy sobie tego życzyli, ale ta gra zmienia się na lepsze, także te mechaniki gry zmieniają się na lepsze, tak? Też jako oficer to widzę, że jeżeli chodzi o zarządzanie sojuszem, jeżeli chodzi o robienie flag i tak dalej, dużo rzeczy się zmienia na plus. I ja bym powiedział, że ogólnie gra samo w sobie gra się coraz lepiej. Także ja nie będę tutaj narzekał, że ojojoj, coś tam. Tak, jest dużo rzeczy w Lilith i w grze, gdzie moglibyśmy narzekać, ale tak ogólnie myślę, że dzieją się rzeczy jednak na plus. Okej, okay. Crispin pyta mnie o najlepsze królestwo i najlepszy sojusz wrog. Najlepsze królestwo, trochę przewrotnie, bo myślę, że to nie jest tak naprawdę najlepsze królestwo w grze. Natomiast wielki szacunek dla nich, jak długo oni się utrzymują na topie, i to jest królestwo 1093. To jest bardzo stare królestwo, któremu już wielu, że tak powiem, wróżyło koniec.
Natomiast oni naprawdę cały czas utrzymują bardzo wysoki poziom gry. Nie znam tego królestwa prawie że w ogóle, natomiast oni zaczęli jako takie super, hiper królestwo. Myśmy się z nimi zmierzyli w KvK3 i tam zrobili na mnie naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie, bo grali w zasadzie sami na 7 innych królestw. No to sobie możecie wyobrazić, jakie to było KvK. I to było 7 dużych królestw, królestw Imperium, i oni grali, tak? Jedni sami na 7 innych królestw, to było niesamowite. I do dzisiaj się utrzymują wysoko. Natomiast tak dzisiaj wydaje mi się, że to królestwo 1960, tam gdzie jest GoGT, to jest chyba najlepsze cały czas królestwo. I wydaje mi się, że ten sojusz też GoGT jest najlepszy. Oni regularnie wygrywają Ligę Ozyrysa, więc tutaj też są w stanie wygrać. Natomiast oni są też niesamowici, jeśli chodzi o organizację w wojnie. Oni robią dużo takich rzeczy, których inne królestwa nie robią, i oni mi imponują naprawdę w wojnie. Oczywiście łatwo się mówi, ponieważ tam mamy mnóstwo ogromnych wielorybów. Natomiast wiecie, wielorybów mamy tak naprawdę w każdym królestwie. Niekiedy jest ich może nawet więcej niż w tym 960. Ciężko mi powiedzieć. Może jednak te 960 jest, że tak powiem, tam jest najwięcej tych wielorybów, takich naprawdę mega dużych. Natomiast oni mają jedną fantastyczną rzecz. Oni, jak idą do wojny, zbierają się i atakują wszyscy na całego. I myślę, że tym niszczą po prostu wszystkich, którzy są na ich drodze. Oni mają taką pewność siebie, że nie, że właśnie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, tylko oni, jak idą, to w większości to widać bardzo dobrze, że idą w 100% na wroga i nie zawsze wygrywają, czasem przegrają taką wymianę, ale idą do końca i to jest niesamowite. I myślę, że to jest jakby klucz tego, że są w stanie wygrać z każdym, tak? I często wygrywają takie niemożliwe wymiany. Ja widziałem dużo takich sytuacji, gdzie atakowali mniejszą liczbą marszy na dużo większą ilość marszy, i właśnie przez to, że oni prą do przodu, a tamci się wracają, biegają i tak dalej, to oni ich po prostu po drodze niszczą, i dlatego bardzo mi się podoba to, jak oni walczą. Natomiast jeśli chodzi o taką żywotność i strategię przede wszystkim, strategię niesamowitą ma zawsze 1093. Oni naprawdę są w stanie wymyślić niekiedy fantastyczne rzeczy, i oni. Królestwo 1093 jest prekursorem bardzo wielu rozwiązań, które są naturalne dzisiaj w Rise of Kingdoms, tak? Czyli oni rozkminili mnóstwo rzeczy, które później inni zaczęli po nich kopiować. Dlatego też chciałem tutaj o nich wspomnieć. A zapomniałem odpowiedzieć chyba. Ktoś tu mnie pytał o migracji i w końcu nie odpowiedziałem na to pytanie, to może przy okazji. Kiedyś byłem bardzo bliski migracji i kupiłem sobie paszporty. Mam je do dzisiaj. I to było w sytuacji, o której jeszcze pewnie też opowiem szerzej w historii pewnego gracza. Kupiłem sobie wszystkie. O, mam tutaj 56. Kupiłem sobie paszporty, ponieważ ja byłem przygotowany już na migrację z tego królestwa. Ja jakby wiedziałem, że je opuszczę, tylko dla mnie zbieranie tych paszportów zawsze związało się z dużą ilością czasu, więc już miałem nagrane królestwo, już byłem tam na czatach w tym królestwie. To było chyba 227, z tego co pamiętam. Bardzo mi się podobało takie małe królestwo, ale byli tam naprawdę dobrzy fajterzy i chciałem tam przejść do nich. No ale tak się co, tak się potoczyło, że zostałem u mnie na tym 7-1. Spodobało mi się i po prostu postanowiłem, bo miałem taki plan, że po KVK przechodzę do tamtego królestwa, a zostałem swoim. Tak śmiesznie się okazało, że ich królestwo się załamało w międzyczasie, a nasze królestwo tak jakby powstało z martwych, także tu była taka zmiana. Mam pytanie od Ingede. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Czy pojawi się polska cywilizacja? Myślę, że nie. Myślę, że generalnie nigdy nie pojawi się polska cywilizacja, choćby przez to, że nie ma polskich dowódców. Jak sobie prześledzicie te cywilizacje, które się pojawiają, jak na przykład ta egipska, to już mieliśmy dowódców wcześniej, tak? Mieliśmy Ramzesa, mieliśmy Kleopatrę i wystarczyło dodać dwóch nowych dowódców i już można zrobić cywilizację. Czyli z Polską, żeby coś takiego powstało, to my musielibyśmy mieć jeszcze jakichś dwóch
dodanych polskich dowódców i dopiero cywilizacja i jeszcze następnych tych dowódców. Myślę, że prędzej od polskiej powstałaby cywilizacja może jakaś taka słowiańska, czyli połączona. Natomiast ze względu na to, że w naszej części świata i teraz w tym słowiańskim świecie jest wojna, to myślę, że to się absolutnie nie stanie. Że kiedyś może te 3 albo 5 lat temu to mogłoby być jeszcze dobrze przyjęte. Natomiast w dzisiejszej sytuacji myślę, że coś takiego się nie stanie. I jeśli chodzi o cywilizację, to myślę, że Rise of Kingdoms pójdzie w jakąś po prostu inną stronę. Ciężko mi powiedzieć jaka, gdybym miał strzelać w tą cywilizację, bo się jakoś tym nigdy nie przejmuję zbytnio, ale myślę, że nie będzie to ani polska cywilizacja, ani nie będzie to cywilizacja z naszej części, że tak powiem, świata i Europy. Ale zobaczymy, nigdy nie wiadomo, ja tam nie mam pojęcia, jakie oni tak do końca mają plany. Natomiast wiem, jakie są plany dotyczące mojego kanału, a na tym o tym było kolejne pytanie. Ja bym oczywiście chciał robić content coraz lepszy. Takie rzeczy, które planuję, to chciałbym mieć może jakiś lepszy program do obróbki grafiki, w sensie do tworzenia miniatur. Na razie wydaje mi się, że ten, który mam, jest całkiem spoko. Więc jestem zadowolony z niego i też trochę lepiej już myślę, że te grafiki na miniaturach wyglądają, także ale w jakiejś perspektywie czasu chciałbym to poprawić i myślę, że tutaj sprzętowo myślę, że chciałbym, żeby to lepiej wyglądało, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę sprzęt i programy dostępne mam całkiem niezłe. Tylko jeszcze, że tak powiem, tak dobrze się na nich nie znam, tak? Więc chciałbym się dużo więcej nauczyć, jeśli chodzi o obróbkę filmów, obróbkę audio, może też lepszy sprzęt jeszcze audio do nagrywania tych filmów. No i finalnie też fajnie by było mieć jakiś taki fajny sprzęt do nagrywania, tak? Czyli jakiś taki naprawdę silny procesor, żeby te filmiki się szybciej renderowały, żeby je może robić też w lepszej rozdzielczości. Także to by było naprawdę super, ale to już są, wiadomo, większe wydatki, także muszę trochę, że tak powiem, uzbierać na tym kanale, żeby w niego zainwestować. Bo generalnie plan jest taki, że pieniądze, które zarabiam na kanale, inwestuję dalej w ten kanał, tak, żeby on lepiej wyglądał. Także tutaj przy okazji proszę o wasze wsparcie i może się okazać, że za jakiś czas filmiki będą w lepszej jakości. Na pewno mam też mnóstwo pomysłów na formaty. Mam mnóstwo tych formatów, które są otwarte, a nieskończone. Teraz bardzo się koncentruję na tym, żeby mieć jakąś taką swoją bazę. Wiecie, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś już gra w grę, wchodzi na mój kanał, to może dużo rzeczy tak na początek się gdzieś tam dowiedzieć, tak? Właśnie o dowódcach, o jakichś takich podstawach związanych z początkiem gry, o scenariuszach KVK, o drzewkach talentu, żeby mieć taką bazę, że jeżeli ktoś gra i chce oglądać, to sobie wpisze po prostu na moim kanale i sprawdzi. Okej, to mogę zobaczyć tu, to mogę zobaczyć tam. Uważam, że przez te parę miesięcy mi się naprawdę udało sporo, że tak powiem, informacji na temat gry zgromadzić. Teraz na pewno będę starał się to jeszcze rozszerzać. Jeszcze jest mnóstwo tematów, o których nie powiedziałem i na których chciałbym tworzyć, i dalej chciałbym robić też historię pewnego gracza, i dalej chciałbym robić gwiazdy rocka. I jeszcze jest sporo takich tematów, których, że tak powiem, nie dotknąłem, sporo szczegółów, o których można by powiedzieć, i myślę, że będę szedł bardziej w tą stronę. Czyli najpierw właśnie zrobić sobie takie podstawy. Jestem w ogóle zadowolony, że tych choćby dowódców epickich zrobiłem. Teraz będę pewnie robił więcej legendarnych i tak powoli, powoli, że tak powiem, do celu. I też chciałbym robić, bo bardzo fajne są te filmiki z wojen, tak? Więc chciałbym na pewno oglądać przede wszystkim polskie sojusze i polskie królestwa, które też powstają. Będzie też na początku roku filmik o polskim następnym projekcie skoczków, który myślę, że w ogóle jest bardzo mocny i bardzo dobry. Także jeśli jesteście zainteresowani skoczkami, to słuchajcie, bo już niedługo szykuje się bardzo fajny projekt i u mnie będzie o nim słychać. Także myślę, że tutaj w przyszłości pewnie będę się tym miał więcej czasu, żeby się na tym koncentrować, tak? Czyli właśnie
nagrać i tak dalej. Tylko tu jest problem taki, że właśnie, żeby nagrać jakiś content z wojny i tak dalej, to trzeba przy tym być, a z tym mam trochę problem. Łatwiej oczywiście nagrywa mi się filmiki, kiedy to ja wybieram czas, kiedy będę je nagrywał. Okej, i jeszcze zostało mi ostatnie pytanie od naleśnika. Czy skupiam się czasem na grze bardziej niż na życiu realnym? Myślę, że po części już odpowiedziałem wcześniej, że to nie jest tak, że Rise of Kingdoms to jest mój priorytet życiowy. Bardziej jest to moje hobby, jakiś taki dodatek. I czasem po prostu mam więcej czasu na tą grę, a czasem mam mniej czasu na tą grę. No i tak sobie to reguluję i to mi się, że tak powiem, w tej grze bardzo podoba, że można sobie tutaj to spokojnie regulować. I oczywiście tak, bywają takie momenty, że tak powiem, dzieje się dużo, na przykład w KvK, tak, są jakieś takie ostre momenty i tak dalej. I wtedy rzeczywiście na tym KvK koncentruję się dużo, ale to nie jest tak, żebym się jakoś, nie wiem, zupełnie wyłączył z życia realnego, że tak powiem. Nie jestem w stanie w ogóle tego zrobić, nawet jakbym chciał, myślę, to jest niemożliwe, więc rzeczywiście zdarza mi się jakieś tam może rzeczy przełożyć albo trochę zawalić ze względu na to, że właśnie jesteśmy w KvK i tak dalej, ale że tak powiem, że wydaje mi się, że to jest jednak w granicach zdrowego rozsądku. Gdzieś tam też trochę sobie już teraz planuję, także jak wiem, że mamy KvK, że wiem, że się otwierają bramy, to trochę sobie, że tak powiem, nadrabiam rzeczy z pracą, trochę sobie organizuję czasu wolnego, żeby właśnie w tym momencie, kiedy potrzebuję, kiedy chcę być bardziej dostępnym. Dlatego, że to jest coś, co lubię i myślę, że to też jest naturalne dla jakiegokolwiek innego hobby, które osoby mają. Okej, i to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, więc jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem do końca, chcielibyście wiedzieć coś więcej, to gorąco zapraszam do komentowania. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!